No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Jak zawsze, niezmiernie się cieszę, że włączyliście to nagranie po to, żeby posłuchać kolejnych historii, po to, żebyśmy mogli się czegoś nauczyć, żebyśmy mogli, no właśnie, razem przez te nasze różne trudne sprawy przechodzić. Kochani, jak zawsze, na początku kilka komentarzy, dzisiaj dosyć krótkie w większości, ale posłuchajcie, co tam pod ostatnim odcinkiem wypisywaliście. Wiktoria pisze tak: A moje czternastoletnie bliźniaczki mówią: Znowu słuchasz kurka w habicie? P.S. Dziewczyny trenują siatkówkę. Pozdrawiamy serdecznie, pięknie plasując. Na początku myślałem, co to za kurek, jaki kurek, gdzie, do jakiego kurka jestem podobny. Najpierw myślałem, taki kurek, wiecie, do kranu, potem taka kurka, że grzyb, a to chodzi oczywiście o siatkarza kurka. No okej, okay, rzeczywiście on trochę wygląda jak ja, albo raczej jak on, albo raczej on jest chudy jak gruby, więc nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale okej. Okay. Bardzo serdecznie, bliźniaczki, was pozdrawiam. Ola pisze tak. Hmm, ode mnie dwóch Zetów nie będzie. Słucham z dziećmi dobra nocek i zamiast zaśniętych dzieci słyszę, no jeszcze jeden. Mam nadzieję, że pamiętacie, to chodziło o to, że w ostatnim odcinku mówiłem, że dzieciaki często zasypiają przy tych moich nagraniach. No i że jakaś złotowa by mi się za to przydała, nie? No tu jak się okazuje, właśnie chcą jeszcze i jeszcze. No to w sumie fajnie. Piotrek pisze tak. Ojcze Adamie, moja żona pyszne potrawy wyczarowuje przy Twoich langustowych historiach. Dziękuję i proszę o błogosławieństwo dla naszej rodzinki. Piotrze masz marzek w banku, a cieszę się, że dzięki tym historiom coś dobrego zjesz, to ważne. Aga pisze tak. Ja kupiłam swojej teściowej na Dzień Matki świnkę wietnamską. Jej mina bezcenna. Aga, ale teściową to ty szanuj, tak? Tu oczywiście chodzi o tą kozę z ostatniego odcinka. Świnka wietnamska, nie mam w ogóle pojęcia, co to jest świnka wietnamska, na no, pewno jakaś świnka z Wietnamu, ale y, może być. I ostatni, kochani, komentarz od Hansa Klosa. A ja słucham. I wspominam moją żonę, która odeszła do wieczności pół roku temu, po czterech latach walki z rakiem, a w sobotę skończyłaby 31 lat. Był to trudny okres, ale staraliśmy się odnajdywać radość życia w codzienności, rozwijać nasze poczucie humoru, a czasami żartować z raka. To wszystko pomagało nam przetrwać i nie zwariować. Dziękuję, Ojcze Adamie, bo również Twoje słowa nas wspierały, a mnie teraz pomagają odnaleźć się w nowym życiu, wdowca. Do zobaczenia w Tauronie i proszę o modlitwę w intencji mojej żony Justynki. Hansie Klosie, oczywiście, jak w banku, no trudna, trudna historia. Będziemy się wspólnie modlić na Tauronie, będę pamiętał. Kochani, tyle krótkich komentarzy na, na wjazd, na wstęp. Teraz oczywiście będzie czołóweczka i potem, no dzisiaj taka dosyć długa y, i trochę nie do uwierzenia historia, ale najpierw posłuchajcie czołówki. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Henryku, co żony po ślubie nie widział. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie Was witam we właściwej części naszego spotkania i zapraszam dzisiaj na historię Henryka. Muszę Wam się przyznać, że to jest taka historia, którą kiedy ją czytałem, zaczęła się dosyć normalnie, w takim sensie takie sytuacje, które wielu z Was się zdarzają, ale potem w miarę czytania coraz bardziej miałem takie coś, nie no nie może być, niemożliwe, jak to jest możliwe. No i właśnie, no posłuchajcie, posłuchajcie, to będzie naprawdę bardzo ciekawa historia. Jedziemy! Szczęść Boże Ojcu i wszystkim, być może, to słuchającym. Jak to zwykle bywa, człowiek nie wie, od czego zacząć, ale zrobię, co w mojej mocy. Tą historię piszę w przeddzień moich trzydziestych urodzin. Z samego maila pewnie ojciec wie, jak mam naprawdę na imię, ale dla tej historii niech będzie, że jestem Henryk, chyba że ojciec, czytając tą historię, znajdzie bardziej odpowiednie imię. Może być Henryk, drogi Henryku. No tak, od czego tu zacząć? Mieszkając jeszcze w Polsce nie miałem szczęścia do poznania ludzi, których będę mógł uznać za swoich przyjaciół czy znajomych, i którzy zostaną ze mną na dłużej. Cały okres podstawówki gimnazjum był taki średni, jeśli chodzi o ludzi. Związkowo coś tam kiełkowało, ale nie na długo. W liceum już było lepiej, jeśli chodzi o znajomych, ale po jakichś siedmiu miesiącach był czas wyjeżdżać za granicę? Nie był to łatwy wyjazd. W wieku 16-17 lat, kiedy zawiązuje się znajomości na dłuższy okres życia, nie było łatwo wejść do nowego środowiska, no i zawrzeć nowe znajomości. Do pewnego stopnia się udało, ale jak się okazało, to nie były relacje, którym dane było przetrwać. Później były dwa kierunki studiów, łącznie sześć lat spędzonych na dwóch uczelniach, i historia okazała się podobna. Samotność? Tak. Zupełna samotność, ponieważ na polu miłosnym też nic nie wychodziło. Zrezygnowany człowiek zaczął szukać oczywiście przez internet, również z mizernym skutkiem, niestety. W międzyczasie człowiek oddalił się od Boga, zmęczony ciągłymi prośbami i własnymi staraniami. Nie obyło się oczywiście bez grzechu nieczystości w takim wypadku. No ale. Studia się skończyły, czas było szukać pracy w zawodzie, stąd też nie było łatwo. W międzyczasie. Tak, tak, to słowo będzie tutaj chyba często używane. Decyzja o poznaniu znajomych, przyjaciół, miłości życia padła na grupy dla singli na Facebooku. Z czasem przesunęła się w stronę grup bardziej chrześcijańskich niż ogólnych. Nie było się oczywiście bez żadnych zawodów, ale część ludzi jest ze mną do dziś. Wspieram i sam otrzymuję od nich wsparcie. Prawie trzy lata temu dostałem pracę w zawodzie, która wymagała ode mnie przeprowadzki i to dosyć sporej która, myślę, wyszła mi na dobre. Hmm, to ode mnie ten komentarz. Chyba nie. Niecałe trzy miesiące później zaczął się COVID, a co za tym idzie, zamknięcie w domu. Na szczęście nie mieszkałem w zbyt gęsto zarodnionym miejscu, więc miałem możliwość korzystania z uroków lokalnej przylody, no ale ciągle sam. W mniej więcej tym samym czasie, co opisane w ostatnich dwóch akapitach wydarzenia, pojawiła się ona. Oczywiście przez internet, no bo jakże by inaczej. Mieszkała, również oczywiście, w Polsce, no a ja nie. Pisało się nam bardzo dobrze. Pokrótce poznałem jej historię w samych ogólnikach, z których wynikało, że przeszłość związkowo fizyczną ma trochę bogatszą ode mnie. No ale kto by się tym przejmował, przede wszystkim na takim etapie znajomości, no bo tak naprawdę, co to jest za etap? No właśnie. Przez około dwa tygodnie wydawało się, że jest fajnie. Może uda się rozwinąć tę znajomość w coś bardziej realnego, jednak, jak to bywa. Ona, jak jej będzie Małgorzata, ucięła kontakt. Kilka razy próbowałem ten kontakt odnowić, ale powiedzmy, że po trzech-czterech razach w końcu odpuściłem. W międzyczasie, oczywiście w międzyczasie, widziałem jej zdjęcie, z jak się później okazało kolegą na jakiejś imprezie. Uznałem, że to jej chłopak, i tym bardziej nie ma sensu już walczyć o i tak przegraną sprawę. Po jakichś czterech miesiącach odezwała się, że jej brat pojechał do miejsca, o którym marzyliśmy oboje, nie minął cały miesiąc, napisała znowu, że właśnie siedzi na lotnisku i leci do brata właśnie tam. Od tego czasu kontakt był już niemal codzienny. Można powiedzieć, że jej podróż przeżywałem niemal z nią, po cichu jej trochę zazdroszcząc, ale też znając z książek i nie tylko to miejsce, polecałem, gdzie może się udać. Jeszcze jak była tam, dowiedziałem się, że przyczyny milczenia przez te cztery miesiące dowiedziałem się, jaka jest przyczyna milczenia przez te cztery miesiące. Tak. Poznała kogoś, kogo kocha i jest z tym kimś w związku. Nie przeszkadzało mi to, bo na tym etapie nie myślałem inaczej niż. To jest koleżanka z internetu, której udało się pojechać po prostu tam, gdzie ja marzyłem, żeby kiedyś pojechać. No i tyle. Czas leciał, ilość wymienionych wiadomości także yy, leciała. Małgorzata po powrocie do Polski zwiększała coraz bardziej te wiadomości, a z nią były dosyć duże dawki dziwnych i ciekawych zbiegów okoliczności. A to szukanie tego samego filmu, a to podobne myślenie o ważnych sprawach i takie jeszcze inne rzeczy. Leciało i leciało. Ona w związku z tamtym gościem, a ja sam. COVID też ułatwił poznanie się przez internet, ponieważ jej chłopak mieszkał 5 godzin drogi od niej, więc też niezbyt często się widywali. A no i fakt faktem, dość, pózno, dość późno on zrobił prawo jazdy, więc tym bardziej było to utrudnione. Z czasem stałem się chyba powiernikiem, przyjacielem, bądź jak to nie niektórzy mówią emocjonalnym tamponem o matko co za wyrażenie opowiadała mi o problemach, kłótniach, jak to sobie zaczęła rozpisywać wszystkie za i przeciw tej relacji w której była. Oczywiście było tak, że te wszystkie wydarzenia nie miały wpływu na mnie. Będąc samemu a bardzo pragnąc to zmienić, człowiek dostrzega więcej par niż powinien. To przytłacza, bardzo przytłacza, a to za tym idzie powoduje większe niezadowolenie z życia, dużo cierpienia i bólu. Dobra, teraz trochę zmienię wątek. Od jakiegoś roku, może dwóch na tym etapie, słucham langusty na palmie. Jest maj i nabożeństwa majowe na YouTubie prowadzone przez ojca. Biorę w nich udział, ja na tym etapie jeszcze, znaczy no, na tym etapie agnostyk. Modlę się, choć niezupełnie to czuję, ale jestem obecny. Jest już czerwiec. Coś się zmienia, ponieważ z bólu, jaki rośnie w tej samotności, gdzieś na końcu świata, w końcu tam jestem, wydaje okrzyk: Boże, dlaczego mi to robisz? Ja nie mam już siły, jestem tym zmęczony, ja nie chcę być sam. No i wtedy zaczęło się dziać. Ja, oczywiście, ślepy, nadal nie zauważam zmian, mimo że poczułem się po tym krzyku trochę lepiej. W lipcu tamtego roku pojawiłem się pierwszy raz na mszy od pięciu lat. Miesiąc później była spowiedź, i od tego czasu, poza małymi wyjątkami, regularnie co niedzielę uczęszczanie na msze zacząłem się modlić sam z siebie. Tak po prostu. Relacja z Bogiem wróciła na właściwe, mam nadzieję, tory, chociaż w momentach największych konfliktów z Małgorzatą, o których za chwilę więcej, obrywała jakby rykoszetem. Od lipca zacząłem być nazywany per psiapsi, z którą można o wszystkim pogadać. Wtedy nastąpił wyjazd Małgorzaty z chłopakiem w góry. Ja w końcu zrozumiałem, że dosyć mam tej zabawy, że nie chcę być opcją zapasową i tym, co pisałem wcześniej, no i po prostu zerwałem kontakt. Wyciszyłem Małgorzata na wszystkich mediach społecznościowych, na których oboje się znaleźliśmy. Odciąłem się zupełnie, z telefonu niemal nie korzystałem przez jakieś dwa albo trzy dni. Niby niewiele, ale to, co zastałem na swoim Messengerze, mnie zaskoczyło. Małgorzata nie rozumiała ciszy w eterze z mojej strony. Brak kontaktu wywołał w niej tęsknotę, ale także i jakieś zmieszanie. Była z kimś, kogo przez pobyt w górach zrozumiała, że nie kocha. A chciałaby być z kimś innym. Tym kimś chyba miałbym być ja. Ja, oczywiście, też zrozumiałem, że to całe pisanie i internetowy kontakt już jakiś czas temu przestały być po prostu stricte koleżeńskie. I zrozumiałem, że też coś czuję. No, wiem, tak, no, przez internet. Tak, przechodzimy do następnego etapu tego, co potłuczone. Po powrocie Małgorzaty do miejsca zamieszkania nastały długie rozmowy wieczorne na kamerce, podczas których kupiłem bilet do Polski. Ponieważ uważałem, że lepiej się w końcu poznać i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym, co jest między nami. Oczywiście nadal była w związku, którego nie potrafiła zakończyć, łomatko. Mnie to bardzo niepokoiło, i mimo, że mieliśmy wspólne plany na mój niemal dwutygodniowy pobyt w Polsce, to przygotowywałem sobie plan B na wypadek rozczarowania. Dwa tygodnie przed moim przyjazdem rozstała się z tym swoim chłopakiem, ale po spotkaniu z nim została na noc w jego mieszkaniu. Podobno spała w innym pokoju, nie wiem, nie wnikam. Według mnie to było absurdalne zachowanie. Po czym w czystość intencji Małgorzaty po prostu trochę zwątpiłem. Jednak bilet był kupiony, prawda? No i głupio byłoby nie skorzystać. No dobra. W końcu się udało. Co by nie mówić, to był super spędzony czas, w trakcie którego zostaliśmy parą. Jeszcze zanim wróciłem, Małgorzata kupiła bilet, żeby spędzić ze mną trochę czasu w następnym miesiącu. Wszystko zapowiadało się bardzo dobrze. Moi rodzice zadowoleni, że w końcu w moim życiu wszystko się układa, no jest praca, jest miłość, jednak ta idylla nie trwała długo. Małgorzata, już jako moja dziewczyna, umówiła się z kolegą na zakupy, na niemal cały dzień, podczas którego wysyłała tylko krótkie wiadomości lub zdjęcia z kawiarni, które według mnie, to po prostu wyglądała jak randka. Ślicznie podane kawy, na których powierzchni barista narysował po jednym serduszku, ładnie podane ciasto, no i tak dalej. No oczywiście, no pojawiła się zazdrość i niezadowolenie z mojej strony, no bo jakże by inaczej. Ja w trakcie mojego pobytu u niej nie mogłem liczyć na podobne rarytasy. A tu kolega, pierwszy z brzegu, od razu leci na takie coś. Ale koniec końców wybaczyłem, nie pierwszy, nie ostatni raz, bo przecież miłość łaskawa jest. Kurde, kurde, słuchajcie, muszę, 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 muszę przerwać w ogóle. Heniek, jaka miłość w ogóle? Heniek, dlaczego my to mówimy o w ogóle jakiejś miłości? Heniek, widzieliście się przez dwa tygodnie. Gdzie tu, gdzie tu jest, gdzie tu jest miłość? Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. To się zaczyna, coraz bardziej nie mogłem w to uwierzyć. Dwa dni przed planowanym lotem, żeby mnie odwiedzić, Małgorzata miała wypadek samochodowy, przez co jej przylot nie był możliwy. Przerażony wsiadłem w pierwszy możliwy samolot, poleciałem do niej, żeby z nią być. Jednak to nie ja, Miałem pierwszeństwo w informacjach, jak się czuję, tylko jej były chłopak, z którym zerwała półtora miesiąca temu. Kilka razy też dzwonił w mojej obecności. Yy, w szpitalu mógł porozmawiać z nią na kamerce, no a ja nie zupełnie. Bardzo mnie to wtedy zdenerwowało, że ja tam jestem, a nie ma mnie, a on jego nie ma, a on jest. Poczułem się to rzeczywiście traktowany nie fair i w ogóle niepoważnie w całej tej sytuacji. Pomyślicie, jeny, co za Frajer, głupek, czy co? Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec tej potoczonej historii. Heniek, nie ukrywam cię, mam różne myśli w głowie, ale będziemy gadać, jak skończymy historię. Można powiedzieć, że ogólnie ten wypadek wyrządził więcej dobrego niż złego, ponieważ jeszcze wtedy mogłem sobie pozwolić, żeby zostać cały miesiąc, więc mogliśmy się poznać, spędzić czas ze sobą w Polsce. A później razem odbyć podróż do miejsca, w którym mieszkam, której brat Gosi był przeciwny i próbował ją nakłonić do tego, żeby nie leciała. No i tak wyszło, że spędziliśmy ze sobą chyba około 50 dni niemal bez przerwy, w ciągu których ja poczułem, że to może być ta jedyna. I to mimo to, że będąc już za granicą, zdarzyło się kolejne dwa razy, kiedy ten eks dzwonił do Małgorzaty w mojej obecności, co mi się oczywiście bardzo nie podobało. Urodziny gości spędziliśmy w miejscu mojego zamieszkania. Życzenia przysłał m.in. eks. O którym już wspomniałem, a także pierwszy chłopak, z którym była kilka lat i z którym doszło do tego, do czego u głęboko wierzącej dziewczyny dojść nie powinno. O czym co prawda wiedziałem przed lotem do Polski, no ale wtedy dowiedziałem się więcej. To był wielki cios dla mnie. Ale jak wspominałem, jakoś nadal czułem, że to jest ta jedyna. Miłość jest ślepa, prawda? Małgorzata wróciła do Polski. Rozmowami bywało różnie, kamerki nie było już tak często jak przed pierwszym spotkaniem. Jak twierdziła, bieganie po lekarzach zajmowało jej dużo czasu i była tym taka zmęczona. Ja natomiast kupiłem pierścionek. Nasi rodzice mieli się spotykać na Sylwestra za granicą. A my mieliśmy się zaręczyć właśnie w Sylwestra, w Polsce. Jednak plany pokrzyżował oczywiście znowu COVID. Jej rodzice nie wyruszyli w podróż, a ja uparcie dążyłem do celu, zrobiłem test, żeby móc lecieć, i mimo odwołania lotów znalazłem lot niebezpośredni przez Holandię. Udało się. W nowy rok weszliśmy już jako narzeczeństwo. Znowu udało mi się po cichu przesiedzieć miesiąc w Polsce, pracując zdalnie. Ale przyszedł czas, że musiałem wrócić. A w międzyczasie zaczęły się przygotowania do ślubu. Cztery i pół miesiąca rozłąki, jaką musieliśmy przetrwać przez problem z lotami, nie był łatwy. Udało się jakoś, chociaż w tym czasie wydarzyły się też rzeczy, które miejsca mieć nie powinny. Zacznijmy od tego, że były kłótnie o organizacji ślubu i wesela, co ogólnie z tego co wiem jest dosyć normalne. Później też doszły konflikty o to, na co się umawiamy. Na rozmowę, na kamerkę i tak Ale wielokrotnie przegrywałem ze znajomymi bądź rodziną Małgorzaty. Ona tych pretensji niestety nie rozumiała, jednocześnie podkreślając, jak bardzo mnie kocha i tęskni. Oczywiście, tego typu sytuacje nadal się powtarzają. Nadal przegrywam ze wszystkimi. Kiedy ja proponuję wyjście gdzieś, odwiedzenie jakiegoś miejsca, to słyszę, że nie, bo Małgorzata jest zmęczona, nie ma czasu lub musi załatwić jakąś inną sprawę, bo ma ich całą masę. Jednak, kiedy spotyka się z rodziną bądź znajomymi, to zmęczenie magicznie znika, wszystkie niezałatwione sprawy mogą poczekać. Tak? Ja po prostu, będąc w teorii najważniejszą osobą na świecie, przegrywam ze wszystkimi. Przetrwaliśmy ten okres. Przyleciałem na tydzień. Załatwić wymagane formalności, po czym oboje polecieliśmy do mnie również na tydzień. Tak było miło. Później był lipiec, pojawił się remont domu rodziców gosi, robiony na ostatnią chwilę, podczas którego gosia chciała pomóc i przyspieszyć remont, no i spadła z drabiny, malując balustrady i skręciła kostkę. Przerażona myślała, że nie zatańczy na własnym weselu, ale jak to mówią, do wesela się zagoi, no i faktycznie się zagoiło. W międzyczasie byliśmy zaproszeni na wesele jej kuzynki na które specjalnie przyleciałem na weekend. Później była już wyprawa samochodem przez Europę z rodzicami. Końcówki nikomu nie polecam. Zatankowany dwoma podwójnymi espresso i energetykiem przejechałem całą nocą ostatni odcinek drogi. Serce łopatało mi naprawdę mocno. Teraz czas na ślub, wesele, poprawiny. I dwa tygodnie spędzone razem już jako małżeństwo. No i tu wszystko było super. Następny okres też zdarzyła się wycieczka do Pragi na urodziny Gosi. Jednak przygotowania do pierwszych wspólnie spędzonych świąt nie przebiegały już zbyt gładko. Poczekajcie, bo nie wiem, czy wy się w ogóle orientujecie, o co tu chodzi. Chodzi o to, że oni wzięli ślub i on mieszka dalej tam, a ona mieszka tu i tylko organizują spotkania gdzieś. Chyba, że ja coś nie rozumiem. Organizatorami byli moi rodzice, a Gosia miała przylecieć ze swoimi. I w istocie tak było. Jednak w oczach gości z Polski problem, na przykład, kupna prezentów urósł do rangi międzynarodowej i a wykonalnej, przez który było mnóstwo kłótni. No ale koniec końców się udało. W nowym roku znowu zakombinowałem, żebyśmy razem pomieszkali dwa tygodnie i częściowo pracowałem zdalnie z Polski. Czyli dwa tygodnie byliście razem, bo tak nie mieszkacie osobno. Do marca widywaliśmy się w miarę regularnie, bo kto mu, kto leciał, żeby się zobaczyć. Poczekaj, przecież wy jesteście po ślubie, już nie? W kwietniu byliśmy na wakacjach, tydzień czasu na Wyspach Kanaryjskich, które gosia głównie spędziła w telefonie, gdzie pisała ze znajomymi, a co drugi dzień czas zabierały długie rozmowy z rodzicami i bratem. Czas, który mieliśmy spędzić razem. Od tego czasu Zwróciłem uwagę na problem telefonu bardzo uważnie i zauważyłem, że w mojej obecności ten telefon pojawia się notorycznie często, gdy podczas spędzania czasu z innymi osobami, tego telefonu już praktycznie nie ma. Kilka dni po Wielkanocy dowiedzieliśmy się, że spodziewamy się dziecka. Widzieliśmy się jeszcze w maju w Polsce, w czerwcu i w Polsce i u mnie. Później nastąpiła batalia o zakup nieruchomości za granicą, gdzie są inne zasady i przepisy niż w Polsce, których Gosia i jej rodzina nie rozumieli, przez to niemal narazili nas na kary i rozprawy w sądzie. Ten czas mogę zdecydowanie nazwać wojną, która trwała około miesiąca. Mimo że to nie ja byłem stroną, która konflikt znieciła, to ja musiałem się udać do Polski, zażegnać konflikt, do którego nikomu nieproszony szwagier musiał się wtrącić w sposób, który osobie wierzącej nie przystoi. Urażony tym, że pies rodziców na niego rok wcześniej zawarczał, groził, że go odstrzeli, a od niedawna posiada broń. Ja jestem zdania, że pies po prostu wyczuł, jakim człowiekiem ta osoba jest. Od tego czasu coraz częściej słyszę, że są świadkowie, którzy słyszeli w dniu zaręczyn, na weselu i po prawinach teksty teścia, że Gosia nigdzie nie wyjedzie, tylko ja mam zjechać do Polski, bo Gosia ma super zawód, specjalizację i będzie bardzo dobrze zarabiać. Aha, czyli to nie było ustalone, tak? Jednak nasze ustalenia były inne. Aha, czyli były jakieś ustalenia. Gosia miała przylecieć, jak zajdzie w ciążę do mnie, urodzić tutaj dziecko i mieliśmy pomieszkać tutaj około dwa lata i wtedy zadecydować co dalej i ewentualnie zjechać do Polski. To wygląda tak, jakby rodzice i rodzeństwo mącili Małgorzacie w głowie do tego stopnia, że chcą zniszczyć nasz związek. Dlaczego ja tak uważam? Termin przyjazdu Gosi przesunął się najpierw z sierpnia na połowę października, kiedy mówiła, że jeśli linie lotnicze odmówią jej podróży ze względu na zaawansowaną ciążę, to pojedziemy samochodem, a później tę drugą opcję odrzuciła. Następnie okazało się, że z powodów medycznych nie może lecieć. Podejrzenie zakrzepicy bierze zastrzyki brzuch i tak dalej i dopiero w nowym roku, już z dzieckiem, będzie mogła przylecieć. Teraz ten termin oddala się... Jeszcze bardziej, gdyż wyczytała, że dziecko nie będzie mogło podróżować do ukończenia trzeciego miesiąca życia i zadeklarowała, że nie określi dokładnego terminu, bo to wszystko zależy od samopoczucia dziecka i jej. Słuchajcie, ja, ja tego słucham i mam wrażenie, czy my tu mamy do czynienia w ogóle z małżeństwem? Chrzest miał odbyć się tu, gdzie mieszkam, a jej koleżanka i rodzina forsuje Chrzest w Polsce, w miejscu, gdzie mieszkają. Są jakieś w ogóle, słuchajcie, jakieś próby targowania w ogóle. Nie rozumiem nic. Od kilku dni dodatkowo mieszka z całą rodziną. Jej nastawienie się zmieniło, nie dzwoni. I tak mam nadzieję, że w dniu moich urodzin zechce spędzić choć trochę czasu ze mną. Aha, w sensie, że zadzwoni, złoży życzenia i porozmawia. Chciałbym dostać kartkę pocztą na urodziny, ale nie wiem, czy dostanę. Kani, mówimy o mężu i żonie, i mąż chciałby dostać kartkę na urodziny od żony, żeby mu przysłała. Ja zawsze staram się wysłać kartkę i bukiet pocztą kwiatową, aby w dniu. Małgorzaty, bądź naszego wspólnego święta, mogła czuć się doceniona. Jest to przykre i serce mnie boli, że ode mnie jest wymagane, żebym się dostosował, a druga strona robi co chce i nie dotrzymuje obietnic ani warunków umowy, które sami proponowali. Modlę się o pomyślne zakończenie, ale coraz mniej we mnie nadziei. W urodzinowy poranek Małgorzata wlała we mnie trochę nadziei. Zadzwoniła do mnie z życzeniami. Rozmawialiśmy godzinę, jednak wraz z biegiem dnia było znów coraz gorzej. Na zdjęcie torta, jakiego dostałem, napisała, że nie żałuje, że jej ze mną nie ma, a tort i inne słodkości to tylko próchnica na zębach, które ona musi później leczyć. Taka prawda, że nie proszę się o to, tylko sama ciągnie mnie na fotel. Dzień później to niespełna 30-letnia kobieta, zaskoczyła mnie po raz kolejny, znowu w negatywny sposób, mianowicie w dziecinny sposób chciała wzbudzić we mnie zazdrość, wrzucając screenshota na czat, na którym mogła to zobaczyć także jej koleżanka z tego, jak to jakiś nieznajomy spod Warszawy chce ją poderwać, w sensie mężatkę, z dopisem, ciekawe co mój, co mój mąż na to. Według mnie wygląda to na marną prowokację. Ano, prawie zapomniałem. Jest już kilka dni po urodzinach i kartki nadal nie otrzymałem. Nie spodziewałbym się takiego zachowania po osobie, która uznaje się za osobę głęboko wierzącą. Z rodziny głęboko wierzącej, gdzie naprawdę poszczególni członkowie rodziny dużo się modlą i uczęszczają do kościoła w każdą niedzielę, a zdarza się, że także i w tygodniu. Ja się za taką osobę chyba nie uznaję. No to pozdrawiam, Henryk. Słuchajcie, ja mam wybuch mózgu. Naprawdę mam wybuch w mózgu. Heniek, czytam tą y, Twoją historię już drugi raz, nie Bo na czytałem raz, żeby zobaczyć o czym jest historia, zanim zdecyduję, czy tak będziemy coś publikować. Y, czytam ją drugi raz i jestem w równym postu szoku, jak poprzednio. Heniek, co się to w ogóle wydarzyło? Y, Kani, małżeństwo, związek, przyjaźń a małżeństwo powinno być przede wszystkim przyjaźnią. Polega na byciu razem. Oczywiście, że może się zdarzyć takie coś, że w wyniku różnych okoliczności życiowych w pewnym momencie musimy się jakoś rozstać, w takim sensie, bo ktoś musi gdzieś wyjechać, nie wiem, pracować i tak dalej. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby to się nie wydarzyło, i to tylko ostateczna konieczność mogłaby takie coś usprawiedliwić. Ale nie może tak być od początku. Ja nie mogę w to uwierzyć w ogóle, że oni spędzali co jakiś czas trochę czasu razem, postanowili, że się pobiorą mieszkają ciągle osobno i nigdy nawet przez sekundę przed małżeństwem nie mieszkając jakby w jednej szerokości geograficznej nie mówię że razem mają mieszkać ale żeby być obok siebie żeby spędzać ze sobą nie wiem przez rok czas nieustannie tak normalnie ale też ty no okej okay, no potrafię sobie jeszcze wyobrazić że dobrze no rzeczywiście no może nie wiem no dzisiaj te, te technologie są tak rozpisane że znaczy rozwinięte że jakoś może można nawet, nie wiem, no zbudować to jakoś wszystko trochę na odległość, no, chociaż ja w to nie wierzę. Ale okej, okay, nie każdy musi mieć tak jak ja i pewnie są ludzie, którzy mogą budować trochę na odległość te związki. No, ale kiedy się już wychodzi za mąż, kiedy się bierze żonę, no to chyba coś radykalnie powinno się zmienić. Ja nie mogę uwierzyć, że nie dałem historię, że oni po tym ślubie. Ciągle w sensie on mieszka tam, ona mieszka tam, i się umawiają, że tam razem pojadą na przykład do Pragi, się tam spotkają na trzy dni, w weekend potem pojadą gdzieś na wakacje, potem on wpadnie do Polski na chwilę, potem ona wpadnie tam, a potem się jeszcze w ogóle dziecko pojawiło i się okazało, że ona z tym dzieckiem jest w jednym miejscu, ewentualnie przyjedzie tam, żeby tam urodzić, ale potem nie przyjechała, a potem się okazuje, że w ogóle jeszcze nie może i ja... Słuchajcie, kochani, Heniek, mam nadzieję, że nie odbierasz tego negatywnie. Heniek, ja Panie Boże, nie, nie chcę, żebyś, nie wiem, czuł się jakoś, nie wiem, oskarżony, nie? Nie, nie o to mi chodzi, ale Heniek, napisałeś tutaj na końcu takie zdanie, Modlę się o pomyślne zakończenie, ale coraz mniej we mnie nadziei. Heniek, to nie ma żadnej nadziei. W takim sensie, jeżeli dalej będzie to wyglądało tak, jak to wygląda, czyli będziecie to próbować budować w ten sposób, że to budujecie, Heniek, nie ma żadnej nadziei tutaj. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze jakaś jest, ale jeżeli jakaś jest, to ona polega tylko na jednym. Heniek, natychmiast, natychmiast, ty albo ona jedziecie do tej drugiej osoby i tam zamieszkujecie. Natychmiast ty się przeprowadzasz do Polski, albo ona się przeprowadza do ciebie. Natychmiast rozpoczynacie prawdziwe małżeńskie życie, w ogóle no, przypuszczam, że potrzebujecie jakiejś gruntownej terapii w ogóle, żeby zobaczyć w ogóle, co was łączy. I m, żyjecie razem. Heniek, jeżeli w tobie ma być jakaś nadzieja, że to dalej będzie wyglądało tak, jak wygląda, i, i nie wiem, ewentualnie będą plany, dobra, może za rok, za dwa, za trzy, za pięć jedziemy razem. Heniek, to jest po małżeństwie. Kochani, bycie z kimś, to jest oddanie mu siebie. Wiadomo, że nie mamy być czymś niewolnikiem, to jest oczywiste. Wiadomo, że nie chodzi o to, że tak jak to Wam mówiłem, tysiące razy nasze życie jest zależne od kogoś, ale kochani, to jest oddanie mu siebie, to jest oddanie mu swojego czasu, swojego życia. To jest w ogóle taka chęć, że ja muszę być z drugim człowiekiem nieustannie. Inaczej, kochani, nie ma związku, nie ma miłości. Heniu, ja nie mogę w to uwierzyć. Ja muszę się przyznać, ja słyszałem już różne sprawy, oczywiście. Ale chyba jeszcze nie słyszałem o małżeństwie, które biorąc by ślub, potem po tym ślubie przez rok, dwa nie wiem, ile wy jesteście po tym ślubie już. Yy, ale skoro się u dziecku urodziło, no to trochę czasu minęło, nie? Żeby nie mieszkali razem. Tak, oczywiście znam małżeństwa, które oczywiście mieszkały razem przez jakiś czas, a potem nagle chłop nie wiem, wyjechał do roboty, bo trzeba było zarabiać. Ja nie uważam w ogóle, że to jest dobra opcja. Uważam, że powinno się zrobić wszystko, co tylko się da wszystko, żeby nie wyjechać. A jeżeli już wyjechać, to brać żony i dzieci. A jak jest rozłąka, to po prostu góra, nie wiem, trzy miesiące, pół roku w ogóle, i, i natychmiast wracam, i, i, i nie więcej. A wy od początku, w ogóle od początku znajomości, a potem też od początku małżeństwa, budujecie wszystko na odległość, heniek. Nie ma żadnych szans na to, żeby to poskładać. Nie ma. Nie ma. Wy nie jesteście razem, heniek. Wy nie jesteście razem. Być z kimś polega na tym, że się z kimś jest. A wy nie jesteście razem. Nie mogę w ogóle uwierzyć w tę historię. Heniu, musisz podjąć radykalne kroki. Albo się natychmiast z powrotem przeprowadzasz do Polski, o ile w ogóle nie jest już po ptokach. Przepraszam, że tak mówię, no ale ta historia, końcówka nie wygląda zbyt dobrze, nie? Albo ona natychmiast idzie do ciebie, iż wy rzeczywiście chcecie ze sobą być i próbujecie zbudować w ogóle od zera jakąś więź, bo wy nie macie w ogóle żadnej więzi, Heniek. Albo Henie, to już jest dawno po robocie. Albo to już jest dawno po robocie. Napisałeś tę wiadomość chyba niedawno, więc myślę, że nie minęło się dużo czasu. Tak mi się wydaje, że to nie jest chyba jakaś stara historia tam sprzed lat. Tylko chyba to jest jedna z nowszych. Heniu, jeżeli to słuchasz. Heniu, działaj. Działaj, bo, bo to, to już może jest za późno, a jeżeli nie jest, to to jest ostatni dzwonek. Henie, ostatni dzwonek. Jak to jest możliwe, że Wy będąc małżeństwem, Wy się w ogóle nie znacie? Wy w ogóle nie jesteście razem, wy w ogóle nie chcecie ze sobą być, a przynajmniej, no, oczywiście wiem, że to Ty piszesz, pewnie Twoja żona mogłaby napisać jeszcze jakoś inaczej, z jej perspektywy, nie? Zdaję sobie tego sprawę. Ale to nie widać, żebyście chcieli być ze sobą, żeby o, w obydwojgu was no, była taka chęć. Jak to jest możliwe, że? Ja nie mogę w to uwierzyć, naprawdę, przepraszam, że się powtarzam, ale ja znowu wiem, jak to. W sensie, że oni wzięli ślub i potem on się umawia, że ona przyjedzie do Pragi, żeby się z nią spotkać. He, hmm. ja, niech działaj. Działaj i to natychmiast, bo inaczej to, to będzie jedna wielka lipa, bo już jest trochę lipa, a będzie większa. I Heniek, to nie polega na tym, że ktoś tam jest wierzący czy niewierzący, to nie o to chodzi zupełnie. To chodzi o budowanie więzi. To nie jest tak, że nie można się spodziewać takich ludzi, po, znaczy takich zachowań po ludziach wierzących. To, to Heniek, nie w tym rzecz. To nie w tym rzecz. Zresztą to, że ktoś chodzi do kościoła wcale nie oznacza, że jest wierzący. To już my się dawno ustaliliśmy. Heniu, działaj. Heniu, kibicuję ci, bo to jest niezła historia. I jestem w ogóle ciekawy, co to z tego się w ogóle zrobi. Hajni, bardzo cię kibicuję, ale działaj. Jak będziesz dalej funkcjonował w tym kluczu, w którym teraz funkcjonujesz, jak to jest możliwe, że mąż czeka na kartkę od żony? Zobaczcie, kochani, może jeszcze jeden wątek powiem. To jest też taki klasyk, który się dzieje w bardzo wielu związkach, nie? Gdzie my pewne rzeczy sobie myślimy, pewne rzeczy się spodziewamy, ale nie mówimy w ogóle o tym, nie? Coś tam przełykamy i nazywamy to jeszcze ślepą miłością. Kochani, to nie ma nic wspólnego z miłością. To jest jakaś próba, nie wiem, poddania się drugiej osobie i, nie wiem, jakimś wymaganiom, to nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość polega na tym, że nieustannie pokazujemy sobie, czego pragniemy. Że jedna i druga strona daje tamtej drugiej stronie dostęp do tego, co się w niej dzieje, czego pragnie, czego potrzebuje, gdzie trzeba z nią być, jak trzeba z nią być, co ją boli i tak dalej, nie? To jest takie czajenie się, jak to oczywiście w wielu związkach, ale koni nie róbcie tego. Natychmiastowe komunikaty, natychmiastowe rozmowy, nie chodzi o oczywiście o żądania i pretensje, tylko o rozmowy, a nie, no właśnie. Nie, kochani, miłość nie jest ślepa. Prawdziwa miłość nigdy nie jest ślepa. Jeżeli coś jest ślepe, bo nie widzi czegoś, to znaczy, to nie jest miłość. To jest po prostu zauroczenie, to są po prostu emocje, ale to nie jest miłość. Miłość właśnie jest oparta na prawdzie. Na prawdzie. Heniu, to jest ostatni dzwonek. Jeżeli da się coś jeszcze zrobić, bo tego nie wiem, ale jeżeli da się coś jeszcze zrobić, Heniu, to jest ostatni dzwonek. Działaj, chłopie, działaj. Bo inaczej, to tak jak mówią moi bracia, po ptokach, czyli After Birds. Kochani, to tyle w tej historii. Heniko, oczywiście bardzo dziękuję za Twoją historię. Błagam, mam nadzieję, że jakoś nie odbierzesz źle, źle tego, co mówię. Bardzo, bardzo Cię kibicuję. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dla siebie dobrzy i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych i nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo Was ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia pewnie. Za tydzień w kolejnej, potuczonej historii. Z Bogiem.